Siemka, cześć kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście zapalony akwarysta. Witam was w nowej serii, którą postaramy się rozpocząć, będzie to pytajnik akwarysty. W serii tej będę odpowiadał na wasze pytania, które zadajecie na forach, czy też w komentarzach pod moimi filmami. Oczywiście będą to pytania dotyczące właśnie waszych zbiorniczków i kwestii akwarystycznych. W przerwie, kiedy nie będzie widoczne na ekranie żadne pytanie, będziecie widzieli życie w moich zbiornikach. Będą to jednego razu pyszczaki, w innym momencie będzie to roślinniak, a w innej sytuacji prawdopodobnie jeszcze krewetki. Tutaj akurat zobaczymy, co się nawinie i z czego akurat będę miał nagrany materiał. W takim razie, kochani, zaczynajmy z pierwszym pytaniem. W serii tej będzie uczestniczył pan Karol. Pan Karol będzie osobą kompletnie anonimową. Będzie to osoba kompletnie wymyślona. Jako pana Karola będziemy określali tutaj osobę, która zadaje pytanie. Innymi słowy, dla przykładu. Pan Karol pisze: dzieci mi przewróciły butlę CO2, z której uleciał cały gaz. Idzie taką butlę gdzieś naprawić, czy tylko na złom się już nadaje? Otóż, szanowny panie Karolu, z tego typu butlą należy udać się do punktu legalizacyjnego butli CO2, gdzie taka butla będzie uszczelniona, będzie prawdopodobnie wtedy też sprawdzona jej data ważności, a następnie będzie od nowa napełniona. Więc, panie Karolu, proszę się niczym nie przejmować, tylko pędzić, zalegalizować od nowa swoją butlę. Pan Karol pisze: czy obsada na 100 litrów, kiryski pigmeje, rasbory borneańskie i krewetki baba ulti, w nawiasach green, jest ok? Coś dodać? Akwa na razie nie istnieje, planowane dopiero. Otóż, panie Karolu, jeżeli chodzi o akwarium 100-litrowe, kiryski pigmeje, rasbory borneańskie oraz krewetki baba ulti są jak najbardziej słuszną obsadą. Rasbory borneańskie są to rybki w wielkości około 1,5 do 2 cm, które wymagają przynajmniej tego 30-20-litrowego zbiornika i, co warto zaznaczyć, jest to rybka ławicowa. Wymagane jest, aby było ich minimum 6-8 sztuk, natomiast w takim zbiorniku 100-litrowym bez żadnego problemu może pan ich wpuścić nawet 30-40 sztuk i rybki te będą się tam czuły znakomicie. Krewetki baba ulti. Krewetki baba ulti jest to najprostsza krewetka neokaridina. Jest to po prostu miks genetyczny, taki powiedzmy chów miksu kolorystycznego, więc jeżeli chcesz, tutaj nie ma żadnej różnicy, czy byłaby to krewetka baba ulti, czy byłaby to jakakolwiek inna neokaridina. Natomiast jeżeli pytasz o kiryski pigmeje, oczywiście tutaj obsadę skomponowałeś sobie bardzo dobrze, ponieważ jest to ryba, która będzie działała przy dnie, więc to, co rasbora borneańska postanowi z siebie, że tak to nazwę ładnie, wyrzucić, kirysek ci posprząta w zbiorniku. 100 litrów to już jest fajny zbiorniczek, więc warto, żebyś może pomyślał jeszcze nad jakąś większą rybą. Myślę, że dobrym wyborem byłyby różnego rodzaju pielęgniczki, czy też pielęgnice. Natomiast musisz zwrócić uwagę na to, czy ryby te, albo czy ryba, na którą chcesz się zdecydować, będzie odpowiednia do twojej wielkości zbiornika. Pan Karol pisze: dla akwarium 250 litrów, 100 na 50 na 50, jest filtr Ultramax 2000. Czy takie ułożenie deszczownicy i wlotu jest optymalne, czy powinno być inaczej ustawione? Otóż, panie Karolu, powinno niestety być inaczej ustawione. Ustawienie deszczownicy w taki sposób może spowodować, że w lewej stronie zbiornika zrobią się strefy beztlenowe. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby dać deszczownicę w poprzek akwarium. Zamiast od lewej do prawej, to od przodu do tyłu. W tym momencie, jeżeli ustawiłbyś sobie deszczownicę od przodu do tyłu zbiornika i skierował wylot w lewą stronę, to woda będzie zataczała krąg, gdzie następnie będzie kończyła z powrotem we wlocie filtra. Spowoduje to, że nie będzie w zbiorniku stref beztlenowych, a i na dnie będzie zbierało się mniej odchodów, co będzie dla Ciebie bardzo dużym plusem. Pan Karol pisze: witam, co to jest? Było przy korzeniach lotosa. Otóż, panie Karolu, jest to właśnie bulba lotosa, ponieważ lotos jest rośliną, którą można rozszczepiać albo za pomocą liści, albo za pomocą bulby. Jest to też roślina, która lubi puszczać odnogi, więc może rozrastać się poprzez bulbę, a mogą też od niej odrastać małe sadzonki. Pan Karol pisze: cześć, chciałbym się dowiedzieć, co sądzicie o bakteriach, preparatach MicroBLift. Które bakterie na start zbiornika i które do systematycznego dolewania? Zdjęcie dla uwagi. Otóż, kochany panie Karolu, zacznijmy od tego, że przy podmianach nie masz konieczności dolewania bakterii. Bakterie w zbiorniku są obecne w wielu miejscach i w pewnym momencie podłoże, jak i woda, jest już żywe. Bardzo ważne jest, że główna ilość bakterii, która jest w twoim zbiorniku, odkłada się właśnie na gąbce oraz w mediach filtracyjnych. To też nie masz konieczności ich uzupełniania.
Warto taką wodę w momencie podmianki uzdatnić, natomiast nawet zrobienie podmiany rzędu 50% nie wpłynie znacząco na wahania Twojego układu biologicznego w akwarium. Więc bez żadnego problemu nie masz konieczności dolewania bakterii, natomiast z doświadczenia mogą Ci powiedzieć, że najlepsze są najprostsze rozwiązania. W cenie 5 albo 6 zł jesteś w stanie kupić preparat o nazwie Bactoactive, bodajże z Tropicala, jeżeli dobrze pamiętam. Taką buteleczkę możesz podawać oczywiście zgodnie z zaleceniami producenta, a możesz również dawkować te bakterie. Oczywiście całą buteleczkę wlać sobie do zbiorniczka, niezależnie od jego objętości, ponieważ właśnie te bakterie później spowodują wyklarowanie zbiornika. Najlepszym rozwiązaniem natomiast na zwiększenie ilości bakterii w Twoim zbiorniku jest uzupełnianie ich za pomocą bakterii, które znajdują się właśnie w Twojej gąbce. W związku z tym jesteś w stanie wypłukać swoją gąbkę i część wody z wypłukanej gąbki wlać do zbiornika z powrotem. W ten sposób zwiększysz ilość szczątków organicznych, co później przełoży się na większą ilość azotu w wodzie. Będzie to dla Ciebie bardzo duży plus, ponieważ rośliny będą dzięki temu dobrze nawożone, a ponadto jesteś w stanie w ten sposób utrzymać florę bakteryjną na bardzo dobrym poziomie mimo podmianek. Kochani, dajcie znać, co sądzicie o tego typu formule. Myślę, że jest ona bardzo fajna, myślę, że jest ona bardzo przyjemna do oglądania. Mi również się bardzo fajnie nagrywa. Zaczynamy od króciutkich filmików, a jeżeli będziecie chcieli więcej, to myślę, że pan Karol będzie w stanie nawet i 20 pytań dziennie do nas wysyłać, więc kochani, dajcie mi tylko znać, co sądzicie o tego typu filmach, a ja na ten moment bardzo Wam dziękuję za oglądanie mojego filmu, bardzo Wam dziękuję za towarzyszenie mi tak naprawdę przy rozwijaniu tej nowej produkcji oraz pozostajemy standardowo w kontakcie. Trzymajcie się ciepło, cześć, pozdrawiam.